Zdaje się, że kościan sportami walki stoi, bo równie dużo sukcesów w sporcie młodzieżowym odnieśli zawodnicy klubu karate Gotsu. Sprawdźmy zatem, co oznacza ta nazwa, no i kto na te sukcesy najbardziej zapracował. Musubidachi, rei, a my odpowiadamy os i się kłaniamy. Od takiego powitania się zaczyna, ale ci zawodnicy, nawet kilkuletni, potrafią już zdecydowanie więcej. Nie może być inaczej, skoro trenują w klubie karate Gotsu. Gotsu po japońsku znaczy twardziel. Tak, że ci, którzy ćwiczą karate w kościanie, to są twardzi, męscy, odważni. I w tym sensie ta nazwa bardzo się wszystkim spodobała i tak zostało. Wcześniej sekcja karate w kościanie działała przy Domu Kultury. Od 10 lat jest już samodzielnym klubem, który szkoli dzieci i młodzież już od najmłodszych przedszkolnych lat. I choć z czasem elementów zabawowych jest coraz mniej, to bez czerpania radości z uprawiania karate tak wielu sukcesów z pewnością by nie było. Nie może być przestać zabawą, bo tak, nawet ci najstarsi muszą być momenty w czasie treningu, gdzie traktujemy pewne rzeczy jako zabawę, tak? Oczywiście, jeżeli ćwiczymy, jesteśmy poważni, uczymy się, ćwiczymy mocno, ćwiczymy wtedy. Jak się bawimy, to się bawimy. Zawsze muszą wszyscy wiedzieć, co w danym momencie jest, jakim zadaniem. W ubiegłym sezonie w Mistrzostwach Świata WKF w Irlandii zawodnicy Gotsu wywalczyli 10 medali, zarówno w kumite, jak i kata. Zostali tam drużynowymi mistrzami globu. W gronie medalistów był m.in. Bartosz Górecki, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Rozwijało nas to bardziej na WF-ie. Widzieliśmy postępy między różnicą między wychowaniem fizycznym, które odbywało się w szkole. Było mniej gdzieś jakieś gimnastyki, nie tyle akrobatyki, co gimnastyki. Bardziej byliśmy wysportowani. No i tak z bratem, którym też również trenuję w tej grupie sportowej, ze mną zostaliśmy. Bo grupa stanowi monolit, a podczas treningów uczy się wytrwałości, dyscypliny i przekonuje, jak ważne w życiu jest sprawne ciało i umiejętność kontroli nad nim. 10-11-letnie dzieci ćwiczą już od 5-6 lat. Ogólnie mam tutaj przyjaciół i też dużo robimy tutaj fajnych rzeczy. Lubię te zajęcia, ponieważ po prostu fajnie nasz trener nas uczy i możemy się dużo rzeczy nauczyć. Potem jak wyjeżdżamy na zawody, to osiągamy wysokie wyniki. W tym roku, 26 listopada, klub karate Gotsu będzie gospodarzem wyjątkowych zawodów. Wyjątkowych dla wszystkich zawodników, trenerów i rodziców, bo będą to zawody jubileuszowe z okazji 10-lecia istnienia klubu.